Demons chce grać? Demons! Dawaj, gramy na czeską! Partiatik! Live! Yeah, boy! Jestem! Demons uratował. Ale czemu ty grasz białymi? Skoro ja miałem tak grać. Oczywiście, woli białe zbijać. Wiadomo, jakie krążą opinie o demonzie. Znaczy czarne woli zbijać. Ale nie chcę nic mówić. Nie no, żartuję oczywiście. Dawaj, gramy. Ale że ty już próbujesz najstarszą technikę świata mnie zamatować w trzy ruchy. Nie mogę. Czy wszyscy muszą to próbować? Ja odpadłem, tak, Rybson mnie pokonał, ale Rybson wygra cały turniej, więc przegrałem na mistrza. Dobra, biegnie tutaj powoli. No i muszę oddać to za tego, bo odpieprzyłem manianę. Zastanawiam się, czy to można jeszcze jakoś uratować. Koń w centrum teraz. Devon Soro? No pewnie tak. Ale gramy sparring towarzyski. Jak Devon mnie pokona, to jest tak to lepszy ode mnie Jarquela, bo Jarquela pokonałem. Ale będzie gorszy, znaczy nie wiem. Będzie może nawet miałby większe szanse z Rypsonem niż ja wtedy. Jak przegram z Devonem, będziesz ze śmiechu? No ale czemu? Przecież on jest dobry w szachy, o co chodzi? Dobra, jak są tu jacyś... Ja pierdzielę, demons, dobra! Ja pieprzę w dupę, dobra, ty, przeceniłem cię. Jezus Maria, minutę myślał nad ruchem, żeby oddać damę. Nie no, ja wiem, że oddałem. Nie, dobra, pomyliły mi się linie. O mój Boże, demons! Powiedział, że to jeszcze wygra? Dobra. Dobra, oddałem konia niepotrzebnie, ale to nic. Ja pierdzielę, demons, ty widzisz cokolwiek? Na ekranie? Nie no. Jezusie. Co się dzieje? Ja pierd... Nie no, w dupę, sorry. Dobra, lecą widły chyba na łeb dla jaj. Już w tym momencie to i tak. Nie no, jakie widły? To nie będą widły nadal. Czekaj, czy ja mogę widły? Nie no, lecę tak, ja jestem plus 3, plus 11. Demon chce rewanż. No można zagrać. Najwyżej będzie 1-1, jak przegram, to już nie będzie taki wstyd. No dobra, ustawiamy. Działko. W sumie jak to go... Jak szybko się nie zorientuję, to nawet oro zrobię tym działkiem. Remis proponuje? Nie no, bo remis mi 2 punkty odejmie, a jestem tryhardem szachy. Tak pisali widzowie.
Poddaj się honorowo? Co to znaczy? Demon zaproponował remis. Chciałby popisać? Akceptuj. Dobra, czekaj, daj mi chwilę. Jakie ja mogę tutaj oro zrobić? Ciekawe. Mogę wejść tym sobie tutaj, tym tutaj. Chyba spoko. Czy tak naprawdę ja mogę mu napijewszać wszystko? To jest spoko nawet. I zrobię sobie ściany płaczu. Nie no, demons! No to go, poddaj, zagramy z bomby następną, nie przejmuj się. Jak chcesz tak zrobić. No tylko sadkę te rzeczy, co ty zrobiłeś w tym meczu, giga. A, on nie słucha tego. Go FF. I next. Szybki. Wieżę sobie wyprowadzać? A, miałem to wyprowadzić, zapomniałem. Zapomniałem, że to chciałem prowadzić, bo już... Jak ja? Ej, skamujecie mnie, że chciał się poddać! A, wy nie widzicie wiadomości! Zobaczcie, napisał to. Okularnika. Ja pieprzę. Nie, dobra, to nie jest złe w sumie. Ma to. Nie byłoby złe. Niby, ale ja mam tak, patrz to. Dobra. Daj pomyśleć. To nie na pewno. To dla jaj. Nie, za piątkę nie będę brał dla jaj nawet. Tu. Tu wejdzie. Ja wchodzę tu. Toś wygląda spoko. Ustawię sobie bombę po tym, no. Tak zróbmy. O kurde, gońca zapomniałem cofnąć. A, no ta. Ciekawe, czy zauważy w ogóle. Ciekawe, czy zauważy w ogóle. Pewnie mu spamuje cały czas goniec. Udało się. Ty, on to serio wygra. Dobra, to może inaczej zróbmy. Patrz to. Taktyka lepsza. Wymiana. Pójdziemy na to? Graf teraz gra. I jak mu idzie? Gambitem Kerrera. No nie wiem, czy byłby opłacalny. Musiałbym najpierw zmiażdżyć Fafika. Nie no, żartuję. Żart. Czy był Ludwiczek oglądany? Był, wczoraj był. Jak chcesz, to sobie cofnij, były takie dymy. Ja nie pamiętałem tych tekstów. Pozwól, że naprawię tych graczy i chłopu pali ty pionki. A potem spróbuj jakiejś amerykańskiej gry, na przykład Chińczyka. No chłop takie oro robił. W sumie to nie najgorsze, ale i tak straci tą wieżę. Więc no.
Zobaczymy, gdzie pójdzie w sumie, coś tam. Oddałem tego gońca i może wróci. O kurde, nie biłem pionkiem konia, bo ja mu fory daję, widzowie, wiecie? Tata, no co? Będzie czas na to. O czym on tak rozmyśla? Jaką jarbę? Kurupi i miętowa. Jak zawsze. Jak ja zamawiam jarby, to zawsze biorę tak 2 kilo miętowej i po kilo różnych rodzajów. On do kibla poszedł. Ty, dobrze uciekł, bo teraz... Teraz nie mogę tego wziąć. Mogę tak zrobić tak naprawdę. For fun. Pozwolisz mi doprawić tych graczy. No i teraz już jest giga związany. Więc co, pójdzie tu. Pum. Pójdzie tu, pum. Pójdzie tu i tak pum. Znaczy to jest wymiana, no. To jest jeden za jeden. Ale jak ja jestem plus 7, no to co to mi szkodzi? To jest nawet lepsze dla mnie. No dobra, teraz trzeba powybijać mu inne rzeczy. Dobra, co on tu jeszcze ma groźnego? Tak naprawdę jest 3 do 3. Jestem plus 7, bo mu zbiłem tego. Sporo rzeczy, ale no nie. Tego w ogóle nie używam. Trzeba by go jakoś wpieprzyć do gry. Tu mogę zbić. W sumie zapomniałem, że miałem ten plan wcześniej, żeby to zbić. Tu miałem baterię ogólnie ustawiać. Pyk. Mogę, ja chciałem coś takiego. Ale w sumie, no nie, mogę mu powybijać. Bo tego nie wezmę, znaczy, no tego się już nie opłaca brać niestety. Z szachem by było, jakbym to wziął, tak, ale on by królem zbił. No dlatego chciałem baterię ustawić. Ale podstępny! Mogę tu pójść tak naprawdę, będzie szach i co to wezmę? Nie, nie wezmę tego, on może tu odejść. Jak on to jeszcze wygra, widzowie, serio. Zobaczymy, jak on pójdzie. Dobra, nie mogę tego wziąć. Tam też, znaczy mogę po prostu iść na pionki wymianę i tyle, tak, no co ja mam robić. Mogę tu podejść. Też to jest dobre. No, to jest dobre, wezmę sobie to. Dobra, zbieram to. Gra na wyniszczenie do ostatniego pionka. Domus ma jeszcze 2 minuty mniej czasu. Tak, tak, chyba będzie robione teraz. Znaczy, zależy, jak się ruszy gdzieś gońcem czy coś takiego. Nie wiem, może koniem pójdzie tutaj. No i tak mi się opłaca to, to. Nie, to się nie opłaca, bo tu jest to. Musiałbym tak zrobić. To są aż 3 ruchy. Chyba pójdę po to, szczerze. Po tego pionka. Mogę iść po tego pionka i zapieprzeć do góry chyba.
Ty, to się opłaca. No bo... No ale to się na czas chyba skończy. Nie możesz wygrać z dziadkiem, co ostatnio grał w szachy w 44 pod Monte Cassino. To niedawno nawet. Robi to, co chcemy w sumie. Jak na razie, no to nic, no to... Idę tu i zbieram to i pchamy do góry. Mogłem zrobić tak naprawdę tutaj, tu i wchodzić tam, ale on wtedy by podszedł... No nie, no demons, ja na to nie idę, wiesz o tym. Nie opłaca mi się to niestety. Na samą górę idę i luj. Tu jest... A nie, dobra, tu mnie zbije. Tak naprawdę co? Nie ma znaczenia, gdzie ja tym pójdę, po prostu sobie tym pójdę. Szach wieżą? Przecież... Ataki! No tak, niby ma to sens, ale na co mi to jest? Nic za bardzo nie da. Może zróbmy inaczej. Mam dobry plan ogólnie, żeby to wziąć, bo inaczej tego nie wezmę. Pyk, pyk, no bo on będzie musiał uciekać. I teraz, i to będzie za free. On wie o tym? To po grze chyba. Nie wiedział. Mogłem mu nie bić po chamsku. Weźmie to. Spieprzyłem. Oro. Oro zrobione. Tu? Mogłem mu dać tak na... O kurde, wiecie co ja zrobiłem? W tym ruchu? Mogłem mu dać szacha i to wziąć. No ale luj. Co się teraz dzieje? Chcę mu to jakoś zbić. Albo konia. A! Dobra, konia mu zaraz wezmę. Tak, poszedł tam gdzie chciałem. No to koń brany. A nie, tutaj jak pójdę to mi zbije. To co? Pionki brane dalej? Chyba ta! Nie, w dupę, prawie oddałem tego. Tego, nie, tego nie... A nie, pionków nie mogę brać. Dziwna sprawa. A, Deus o 5 sekund! Dobra, szkoda gadać. Koniec gry. Nie wiem, Demons, nie wiem. Czy to pomoże? Rzucił mi następne. No dobra, dawaj. O, ja białe teraz! Dawaj. Widzowie, wiecie co ja zastosuję? Farcik? Ta, ta. Ale że takie poświęcenie z bomby? Pytanie, czy ja chcę to przyjąć już. Znaczy nie, chyba pójdę tu. A nie, gońca sobie zablokuję, tu pójdę. Nie, tu konia. Albo chciałem tu mieć. Chyba, że koń tu. 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 Dobra, działa to nadal. No dobra. I to nie, bo nie chcę, żeby wyszedł królową, bo wtedy
No, nie zadziałają tak dobrze moje taktyki. Barners opening. Co to w dupę jest? No nic, zobaczymy co on będzie próbował. Czymś może wyjść? Nie, nie może tak. No nie wiem, no biją po prostu. W sumie mam dalej w centrum pionka. Po czymś takim, jest jeden za jeden. No nie wiem, broniłbym jednak tego już pionka. Tu nie ma sensu. Tutaj sobie zablokuję. Dobra, zrobię tak, bo ja chcę zrobić taktykę, widzowie. Tajną. Olo, lo, w dupę. Ale ja i tak wychodzę tym koniem. No to wysrane w to mam. Bo ja i tak bym nim wychodził. Zaraz tylko przegonię tego gońca. No zobaczymy co zrobił, może tym razem będzie widział te rzeczy co... Tamto dał królową chyba wieżę i jeszcze jedną rzecz. Szybciej myśl, no w sumie dużo straciłem czasu, masz rację. Ale to dlatego, że ja chcę zagrać sneaky, a nie zwykłą grę w sumie. Mogę mu dać szacha już, tylko no niestety on zablokuje to w łatwy sposób. Trzeba inaczej. Na pewno trzeba go stąd wygonić zaraz. Jeszcze raz go na czas. Aha, dobra, jego gówniano wygonię w sumie. Teraz widzę, że trochę gówniano go wygonię. Pójdzie tu. Wejdzie tu, ja tu zbiję, on tu wejdzie z powrotem. No. Nie zadziała już moja technika. Znaczy ja nie wiem czy on to widzi. Ale zagram. No tego konia ewidentnie się uparł na niego. W sumie? Znaczy no luj no, ja będę na plus jeżeli on to zrobi. Bo ja pójdę tu, on to bije, ja to biję, on to bije, ja to biję tak naprawdę. System tak na plus. W sumie jak on mi to zbije, to ja zbiję chyba najpierw gońca. A nie, to będzie szach. To ja muszę zbić najpierw konia. A goniec wisi, ja pierdzielę. Znaczy nie wisi goniec, to jest goniec za gońca, widzowie, także spokojna głowa. To jest goniec za gońca, także spokojna głowa, widzowie. Więc to chyba zbyt podpaleni. Ten ruch w sumie to zrobił na zero. Znaczy, szczerze ja i tak tego nie widziałem, więc no tak, ale zagrałem ruch, który i tak to kontruje. Chociaż nawet nie do końca na zero. Na czas go rób, no myśli. I myśli nad tymi ruchami. Mi się wydaje, że on znowu chce tego szewczyka i się myśli, czy może go jeszcze użyć. Coś mi się tak wydaje. No dobra, to goniec będzie za to. No, gońca stracę, niestety. Odpieprzyłem maniankę lekką. No musiałem tak, musiałem. Bo by mi wszedł tutaj.
No odpieprzyłem tam, no odpieprzyłem, taka jest prawda. Ale ja mam nadal plan. Ja musiałem to być, bo bym stracił to. Co prawda teraz tu nie mogę iść, ale no on musi uciekać, bo ja to zbiję z bomby. No tu lepiej gra, już jest plus 3. Także jest pokczamp. Jestem na minus po tym. Ale to dlatego mi się wydaje. Wydaje mi się, że jestem na minus, bo ja chciałem go trikiem zajść. A te triki to zazwyczaj są takie, że tracisz pozycję na rzecz czegoś takiego, że jak wyjdzie to już win. Demon z maszynki szuka, nie? Nawet przesady. No to prawda, Jurmir, ale... Aleluj, to jest z demonzem. Na F7 mogłeś iść, to byś nie stracił gońca. Jakie F7? Chyba chodzi ci o to, tak? Na G2 mogłem pójść, to jest prawda. F7? F7 jest tu. Znaczy nie, tu jest F7. Ale zrozumcie, że jak ja bym nie stracił tego gońca, znaczy straciłbym go i tak. O czym wy mówicie? Przecież królem by to wziął. Chodziło o F2. Na F2 to bym wyszedł na 0. Tak to wyszedłbym na minus. Nie mogłem... Znaczy zapiona, tak, no zapiona by to było. No to jest akurat prawda, że zapiona chociaż. Ale najlepszy ruch to był tutaj. Wrócić się tutaj. Gdzie to było? Nie pamiętam. Ale tutaj, no i co? Najwyżej za 0, tylko za, znaczy za roszadę. Muszę wyjść tym i z tego zroszować. Dobra, on już szuka jakiegoś gówna. No nie wiem, czy zrobić to. Co prawda on wtedy tego nie zauważył, ale no ile razy można. Chociaż to jest niezły ruch. Jak wyjdzie... O kurde, to jest nawet niezłe. Zależy gdzie pójdzie. Zależy gdzie pójdzie, szczerze. No nie wiem, ja gram na bejty. To nie jest dobre, wydaje mi się. Znowu przez czas wygrano, no nie moja wina w dupę, że Demons traci... Ja i tak wolno gram, a Demons gra jeszcze wolniej. Także no... No niestety, nie wyszedł bait. Miał być taki, widzowie. Pyk, pyk. Bo byłby szach. Koń za konia? To jest ok? Nie, bo on jest za przodu. Czekaj, mogę iść tu. No nie wiem, wątpię, że coś z tego wyjdzie, ale jeżeli zagra jakoś ten, to ja wrócę tu i luj. Wierzę włącz do gry. No wiem, ale ja gram na takie próby jakiegoś czegoś, wiesz o co chodzi, dlatego gram. Znaczy dlatego nie włączam rzeczy, po prostu próbuję jakieś taktyki z dupy, które jak nie zauważy czegoś, zobacz. Teraz już to nie zadziała, niestety. Ciekawy jestem czegoś. Witam. Sprawdzałem go, czy się zorientuje tym razem.
Ale długo myślał, chyba chciał to bić, mi się wydaje. Dobra, zróbmy tak. Powrót. Dwóch koni nie mogę zbić, jest to, jakby tego tu nie było. No to stoi. Niestety. Znaczy nie, no dwa konie za jednego gońca to jest, no, to jest tak opłacalny biznes, aleluj. Dobra, włączam wieżę, znaczy zrobię tą ruszadę w końcu. Ale no na czas to chyba będzie znowu. Jak cofasz ruchy, to nie jest cofanie, patrzenie jakie były po prostu wcześniejsze. Nie wiem, widzowie, ja gram na triki. Po prostu, chyba że on tak specjalnie zrobił w poprzedniej partii. Bo ja gram tak, na to, że nie zauważy czegoś. Normalna gra. Także luj. Nie no, on pójdzie tutaj przecież. Co, mogę mu dać szacha, ale po szachu stracę konia. Więc się nie opłaca. Znaczy mogę wejść po tego konia, bo on jest teraz zupełnie darmowy. Wcześniej jeszcze go krył ten hetman, a teraz to już jest giga free. No ten nie byłoby sensu, bo on by poszedł tutaj i już bym stracił konia. Straciłbym go. Dobra, na zero odzyskałem tego gońca, widzowie, także pog! Przecież nie na zero, on to weźmie. Ale ja chyba pójdę po drugiego konia. Tak naprawdę to jest dwa za ten. Ty, on chyba myśli, gdzie tym uciec. Nie, jednak nie. No to jest dla niego na plus. Ty, on to wygrywa. To ja nie wiem, czy chcę to tracić. Co prawda pionki będzie ułożone gówniano, no tyle dobrego. Ten pionek jest za darmo obecnie. I zdążę to wziąć, tak mi się wydaje. Nie, to nie jest za darmo. Tu blokuję. Pionki do gry musiałbym jakoś włączyć. Nie chcę tego brać. Bo też to jest, widzowie, patrzcie. Co jest plusem. Zrobię tą ruszadę. Jestem ciekawy jak zagra, ale no to się na czas raczej skończy. Ruszada Blitzkrieg? Co? To był mat dla mnie. Cześć, co się dzieje? Co się dzieje? No nie wiem, nadal nie chcę tego brać, szczerze. Nadal ja nie chcę tego brać. Chyba po prostu będę pchał pionkiem i wyjdzie wieża niebawem do gry. Albo tu coś? Chyba że wieżę złączę w tym miejscu. No tu jest prosto, tu jest ten. Pole. Tu jest autostrada, wiecie o co chodzi. Dobra, on chce to zbić w końcu. Pytanie, czy ja chcę to oddać. Wygląda na to, że ja to muszę oddać albo uciec w tą stronę, bo jak ucieknę w tą, to pcha tu i jest... Jest po pionku, znaczy po tym. Chyba, że ja teraz pójdę tu. Nie no, nic nie wyjdzie. No nie wiem, czy pójść na tą wymianę, bo jestem na minus.
Kurde, ładnie mnie tam zakrył, teraz nie mogę tego. Chyba, że tu po prostu. No. Tak zrobię. I teraz co? Albo wejdzie tutaj, no to ja wejdę tutaj, nie stracę tego. No jak wejdzie tutaj, no to straci. Może też zagrać tak, wtedy też straci. No, traci tutaj w każdym wydaniu, jeżeli w to wejdzie. Jeżeli wejdzie w tą minę, widzowie. Znaczy, to czas się skończy, zanim on w to wdepnie chyba. Ale jak wejdzie w tą minę, to jest spokczamp. No nie wiem, wjeżdżam, coś będzie próbował, no ale to z bomby mu zbije. Jak nie wiem, nie wiem co on teraz zrobi, ale pionek za free, trzeba pamiętać. Nic go teraz nie kryje. Czemu? On chce hetmany? Nie no, to mi się po prostu nie opłaca, co ty robisz? Nie wiem, ja po pionka chyba idę i luj. Nie wiem, ja mam wysrane w to, ja idę po pionka. Co on robi? Premuwami to robił. No myślisz, że ja to wezmę ogólnie chyba, bo to były premuwy. Dobra, idę po pionka, nara. No, a Rybson w ogóle się dostał do półfinału, tak? Znaczy do ćwierćfinału chyba. Czy do półfinału? Nie wiem, to jest półfinał czy ćwierćfinał? Ale pokczam, pokczam. Oro zrobił. No i to mi się podoba. Widzicie? I on chciał, żebym nie to poszedł na szybko. Jak ja tego nie zrobiłem, to... Czas, ok. To jest za darmo z szachem. To jest do wzięcia potem. Znaczy, no nie wiem, ja tego nie będę potem brał, ale to jest szach. W ogóle jesteśmy na zero już z tego. A to tak, bo on mi oddał. No nie wiem, nie chcę iść na to jednak, bo on weźmie to po prostu tym. Wiecie co? Zróbmy tak. I wtedy będzie mi się to opłacać. Nie, bo on ma jeszcze pionka. Czekaj, dupa. Pytanie teraz, jak to zagrać? A, dobra, widzę ile on ma czasu teraz, dobra. To co next? Nie mogę, no. Ha, dawaj. No to dawaj. No znowu to samo próbujesz. Przecież już to próbowałeś. Nie wiem, zapomniał chyba. O! Coś innego! To mi się podoba. Nice. Nie wiem, wejść tu koniem? Jeszcze nie. Ja... A, dobra, zablokował mi całkowicie. Czekajcie, szach. Czekaj, czy on zakryje to? Może koniem? Nie. Gońcem, gońcem to zakryje. To nie demons? A, to nie demons! Demons! Co ty zrobiłeś? Ja myślałem, że to Demons, bo identycznie grał! Nie! Demons! Ty, pomyliłem się. Miss Click. Dawaj link. Napiszcie mu na czacie, żeby link wysłał. Ja pierdzielę. No nie idź oglądać żadnego filmu! Dawaj jeszcze jedną! Jaki film?! Weźcie do niego napiszcie, że jeszcze jedną! No Jezus Maria, jaki film?! Proszę, śmieszne. Daj mu link, bo chce grać. Tak? Chce grać? No... To był Miss
klik. No nie, no demon znowu myśli, że go obrażam, w dupę. Znowu przypadkiem. Ja pierdziele. Powiedział, że da. Demons to nawet nie jest on. Dobra, ujemne punkty za to, że z demonsem były free. Demons, daj mi ten link. Przypadkiem w dupę kliknąłem next i myślałem, że będzie to nasza gra. A nie była. Nie wiem, kiedy Sadurka. U Demonza masz film, jak chcesz, po szachach. To sobie obejrzysz. Dobra, dawaj. Dobra, widzicie, gra identyczna i znowu będzie to samo. Wyjdzie potem tu i te, i wiecie, o co chodzi. Zobacz to, no oglądaj po prostu. No i jak ja się mogłem nie pomylić, no? Mówiłem wam, że on tak gra. No nie, on gra to samo znowu. Tylko nie wiem, czy się znowu pomyli. Raczej nie. A, dobra, on leci po to, tak jak ostatnio, żebym tego nie stracił. Mogę go zablokować w sumie? Albo tym wyjść? W razie czego? Nie wiem, czego chcę blokować. Będzie rozpieprzona pozycja. Chyba, że tak potem. Aha, i tak mi tak zrobił. No nie, nie do końca. Ja pierdziele. No co, jak zablokuję, no to biorę pionkę za free. Tego nie weźmie wtedy. Nie wiem, tak nie zrobi na pewno. Tak to ja nie mogę zrobić, muszę pamiętać, bo mi da mata. Co, prawie narysowałem? Cześć, czy mogę iść tu? 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 No dobra, to mogę iść już nawet tym, tylko pewnie wróci tu. Uważaj. Spokojna głowa. To pionek za darmo, no. Tego to już nie robię. Musiałbym się dobrze tam... Musiałbym najpierw... Co on wyprawia? Idzie po tego pionka, tak? No nie wiem, zablokuję to. Tylko jak? Najlepiej. W sensie mogę iść po to, tak mi się wydaje. Tylko... Szczerze? Luj! Zaskoczę go! No, zaskoczyłem, jeszcze nie zbił. Dobra. Opłacało mi się to, według mnie przynajmniej. Się to opłacało. No nie wiem, zablokuję tego pionka. W sensie tutaj nie ma mata nadal. Chyba żeby dał tutaj konia. To wtedy będzie miał mata tu. To wiecie co? Oleję chyba. A nie, dobra, to jest tu, dobra. On tu blokuje. On tu blokuje na szczęście. No tego nie zrobię. Nie wiem, może pójdzie tak, bo pomyślisz, żeby zaatakować ten punkt. Co mi zbił? O kurde, nie spojrzałem. O ja pieprzę, jest na plus. Nie spojrzałem na konia. Nice. Kurde, w dupę, ograł mnie. Pójdzie tutaj, mi się wydaje. No, spieprzyłem w ogóle tym, że tu wyszedłem. No to jest do dupy, bo ja muszę to zbić i on tu wejdzie. Wtedy co ja mam zrobić? No.
Pokazywałem widzowi, jak się koń może ruszyć. No nie wiem, czy on po to pójdzie, tak szczerze. Wydaje mi się, że powinien pójść. Co prawda to będzie zapionka, ale on będzie miał w teorii tam gońca. Tylko że ja nie dam roszady, jeżeli on tak zrobi. I tak. Więc no. Szkoda roszady, ale najwyżej tam się ją zaplanuje. Ty no, w dupa. Myślę, żeby zrobić ogólnie ścianę płaczu. O kurde, ja ślepy, widzowie, widzę. Nie zobaczyłem tego od razu. Teraz to dopiero widzę. Mogłem wcześniej to w ogóle zrobić, zamiast pchać to. Znaczy no teraz to widzi, no. Ja pierdzielę w dupę, demons! Boże, demons! No nie mogę. Co się w dupę dzieje? No nie opłaca mi się tego bić, bo wyjdzie wieżą. Mogę to olać, no weźmy pionka najwyżej jednego. Chyba żeby tu szedł. Zastanówmy się, ja mogę wejść tam, szczerze, i konia najwyżej zbić. Tylko to się... Znaczy, no ja jestem giga do przodu obecny. Albo to. W sumie jak on to zbije... No, jak on to zbije, to mam widły. Takie mocne. Znaczy, jak ja to zbiję, nie mogę tego zbić. Mogę iść tam, dla jaj. Albo roszadka. Nie, roszada nie. Nie wiem, pójdę chyba na środek, zajmę środek pionkami. Kurde, mogłem roszadę jednak. Jak on to zbije, to już roszady nie dam. Teraz to zobaczyłem. Spieprzyłem trochę, widzowie. No to nie jest też złe, to nie jest też złe. Znaczy, to nie jest free coin, żeby nie było. Co ty mi piszesz? On ma tu wieżę. Znaczy to jest, teraz to jest, tak, tym pionkiem. Znaczy no wątpisz jak zagram, to już jest niemożliwe. W sensie nie zobaczył tej damy, ale no, to by zobaczył. No nie no, to nie są widły. To są widły z downem, no. W sensie, no weźmie mi to, co najwyżej, wiecie o co chodzi. No weźmie mi to jednak. To. To nie jest tak złe, no weźmie mi gońca za konia. Widły demonza. No nie, no jak to wezmę, to wiecie, wchodzi tu. Jak wezmę tym, no też tu wchodzi. Jakby straciłem tego gońca, muszę się z tym pogodzić. Ale zbiję to gońcem, bo te trzy są fajnie ustawione. Ten tu będzie się marnował. A on się i tak marnuje. Nie, ja go popchnę lepiej. Dobra, wezmę to gońcem oczywiście. No dobra, no co, no nic jakby... Tego nie mogę teraz pchnąć, bo weźmie to za darmo. Znaczy ja jestem i tak giga do przodu, także luj z tym. Roszady nie mogę, tego nie będę robił. Wieżą sobie wyjdę. I może tam coś pomoże ona. Tylko ona w tym miejscu to tak do dupy trochę. Ja powinienem... W sumie mogę temu pionkowi pomóc. Się dostać. No nie no, on tu będzie stał tym. Dobra, słuchaj. Louis tam roszadą. I tak mam rozpieprzone pionki. No, jak tu pójdzie, to się załamie. Nie wiem, tu też. No nie wiem, on musi tu pójść co najmniej. Nie, tu też, ja pierdzie, jakie pułapki. On o tym wie? Jak on się tu nie cofnie, to stracił wieżę. Nie wiem, czy on o tym wie. Trzy pułapki są. Widział.
No nie wiem, wierzę za wierzę mogę zrobić dla jaj. Ale mogę pchać to po prostu. W sumie mogę wierzę za wierzę, czemu nie? W takiej sytuacji wierzę za wierzę, dawaj, wymienimy się. W sumie mam w dupie tą wieżę w tym momencie. Jestem tak do przodu, że nie ma sensu jej kisić, tak mi się wydaje. Coś tu planuję. Nie wiem, idę pionkiem po prostu. On ma trzy figury. Dziękuję bardzo Mario za sobą dla... Jak to się czyta? Pantera chyba! To miała być, tak? To miała być Pantera? Chyba Pantera. No dobra. Tym koniem wyszedł. No nie wiem co on planuje, jakby nic nie może. Sobie sam blokuje wszystkie figury po drodze. Nie wiem, może pójść tu w sumie. No ja go wygonię stąd. Nie będzie tego bił. Nie wiem, zobaczymy. Tak to? To on biegnie do tego pionka? Takie coś? Nie. Nie wiem, to jest bez sensu. Dobra, spróbujmy tym razem nie na czas. Siema. Spróbujmy tym razem nie... Znaczy, nie na czas. Demon zawsze traci czas przede mną, ale postaram się szybciej go skończyć, zanim mu się czas skończy. Nie wiem, co on robi. Muszę wyjść tam. W sumie mogę dać szacha tam i potem to zbić. Tak na to wygląda. Czekaj, to w ogóle jest... Jakby tym królem tam stał, to byłby szachmat? Tak, ale no niestety tu stoi. Ja bym go jakoś przepchnął. Ale nie przepchnę go. Tu pójdzie? A, widział to! Nice! No nie wiem, ja i tak na wymianę mogę iść. Ja mogę iść tu nawet. Mogę mu wystraszyć go. No nie wiem, ja mogę tu wszystko, no nie wiem, biję to. Mogę to, nie, tego nie. Jakby poszedł tu. A nie, dobra, tu już mu dziurę zrobiłem, to nie zrobię. Tu nawet nie może królem. Ja wiem, myślę, że takie coś zrobi. No. I teraz wracam ja. Graf już wygrał. I jaki wynik? 2-0? Takie coś bym mógł niby zagrać. Żartuję. No dawaj, demons. Myślę, że może to popchnąć. Ja nie mogę tego zbić. No. Jeszcze ja to zbiję potem tym. To jakby dużej różnicy nie zrobi. Może on wtedy wejść tutaj. No coś by tam się działo. Nie, no dobra, jest muzyka. No nic, zagrał takie coś. Znaczy no, przecież tym mu mogę dać, tym go mogę wypędzić, to będzie nawet lepiej. Przecież nie, bo on może się tym nie ruszyć. A ja bym chciał to usunąć. Także tak. No ja to zmarnuję w razie czego, jestem tak do przodu, że wiecie. Napisz dziadowi, że już godzina filmu i niech się podda. Dobra, daj mu chwilę. Długo on myśli nad ruchami. No znowu oddał tego. O co ty gadasz, Filek? Ta muzyka jest piękna w tle. Przecież ona jest w tle. Tylko. No nie wiem co on zrobi, w dupę no. Nie wyjdzie, nie, żadna gra nie skończy się przed czasem chyba.
Kończ już dziada, bo już film się spóźnia, no już kończę, ale nie moja wina, że dłużej myślę odruchami, no. Dobra, zrobił to. No to lipa. Ja się po prostu wycofam tym, żeby cały czas stać w tym miejscu i teraz chcę budować szachę. Przecież on może w teorii szybciej tego szacha uniknąć, aleluj. Czemu peporopę? Siema, siema. O kurde, nice. Uniknął tego ostatecznie, uniknął. O kurde, misklik, tu miała pójść. Ja pierdzielę, dobra. Ja mogę iść tutaj w ogóle. No. Co on robi? Tu będzie szacha chciał dać, no. Tutaj może pójść. Ale ja i tak tą wieżą idę stąd. Czy nie będę mógł iść tu? Trzeba uważać. Żadna gra się przed czasem nie skończy, no. Nie wiem, ja idę tutaj teraz. Jak on pójdzie tutaj, no to nie. Ale jak, no nie wiem co on zrobi. Może się wycofa tym koniem. Nie wiem, w dupę. No tu nie pójdzie. Tu może pójść. No to wtedy nie pójdę tam. Idę tu. Czekaj, co on robi? Nadal tam mogę iść w sumie. Uważaj, co rysujesz. No koń może iść tak, słuchaj. A może iść tu, może iść tu, tutaj. Ale... O kurde, dobra, demons. Ale ja mogę szacha dać. Patrz to, szachmat, zara. Czekaj, wycofa się tu. A nie, ja mam konia za free tutaj. Chciałem dać szacha. Zastanawiam się, czy da się jakiegoś mata szybkiego dać, ale nie wygląda na to. Co zrobić, jak ojciec pije i bije? Dobre pytanie. Może tylko skończyć ze sobą, niestety. Czekaj. Nie wiem, ja patrzę, czy mogę ten. Czy mogę jakiegoś mata dać wcześniej, ale nie wygląda na to, niestety. Tutaj pionek to gówno. Nie wiem, a tutaj nie mogę, bo tu mnie ten. Tutaj nie mogę, bo mi to zbije, ja chcę to kryć. Chyba, że zrobię tak i pionek do przodu. Bo on nie będzie mógł się ruszyć nigdzie. A zróbmy tak, co mam robić. Może iść tutaj, tak naprawdę, teraz. Ale ja mu to mogę nawet dać zbić. Dobra, Ksik, słuchaj. Czekaj, co się w dupę dzieje? Ja mu to zbiję. Nie no, ja mogę cofnąć się o jeden, to olać. A, będzie mógł wyjść wtedy, no to. Wiecie co? Zróbmy tak. Zobaczymy co zrobi. A, 10 sekund, no. Może iść tu, wtedy... No. Co jest? No nie mogę w dupę, że znowu czas. Objął 0-1. A. Dobra, ładnie było. Ta. Czas.
Nie wiem, czy już poszedł na ten film. Czy rozmyśla? Jeszcze jedna! Dobra, dawaj! Już jest 3-0, to tak naprawdę nawet jak to przegram, to luj. Dobra, stosuję taktykę, widzowie. Jak nie siądzie, to trudno. A, źle. Nie, dobrze. Narysuj konia. To jest koń i tu ma ucho. Dobra, taką ma nogę. Ok. Ale jak on chodzi? No ja ci pokazywałem wygląd konia, patrz. Nie, nie, źle. Chociaż tu może mieć ucho takie, o. O, to jest ucho. Koń co ma trzy nogi? Nie, no to nie były nogi. Nie naśmiewaj się. Zablokował mi moją taktykę. Sadgę. Mogę iść tu. I najwyżej co, wystraszę go. Będę sobie zajmował to centrum. Nie wiem, może pójdzie tutaj. Jeżeli tak, no to pokrzem dla mnie. Luj, zostawimy tą taktykę. Może później wyjdzie. Ale wątpię teraz, jak takie coś wyszło. Dobra, no to wychodzimy tym gońcem. Albo nie, zajmę ten... Chociaż nie wiem, czy środek zajmować pionkami, czy najpierw gońcem. Bo tu mi wystraszy. Dobra, zajmę tak. To chyba lepsza taktyka. A nie, w dupę. A nie, dobra, roszady. Pomyliły mi się strony. Roszady teraz. Znaczy potem. Znaczy teraz. Louis tym. Straciłem gońca. Nie, on o tym nie wie chyba. Chyba. Ja się no mógł wymienić. I tyle. Bo mu się nie opłacało, jednak uznał. Ale nie widziałem tego. Bo się skupiłem w ogóle na czymś innym. No kurde, ten pionek. Widzowie, warto poświęcić tak, żeby potem weszła taktyka? Poświęcenie konia? Nie, poświęcenie gońca. Nie no, poświęcenie gońca, nie no, to jest za dużo, to jest za dużo. Nie, nie będę poświęcał gońca, w sensie, no zobaczymy, może potem. Nie, może pójść tak? A może niby. Pójdzie coś takiego. Tylko co mu to da? No nie, nie, no to będzie chociaż miał konia w centrum, no on jest silny. Jakbym jeden ruch miał do tego miejsca, to by to mogło mieć. Kurde, znowu mi to samo robi, ale no nie wiem, ja tego nie chcę robić pionkiem, on konia przestawi i tyle. Czyli w lepszej pozycji, a tak to sobie to wezmę po prostu tym. I tyle. Jakby dla mnie będzie bez różnicy. I nie będę miał dziury tutaj. To roszada chyba. Roszady chyba zrobię. No. Albo będę pchał. Ale... No będzie kryty będzie ten. Chyba, że coś takiego. Nie, bo to nie ma sensu. Nie ma sensu. Ale kurde, w dupę! Nie wiem, może weźmie to, wątpię w to, w dupę. Poświęciłbym tego gońca, gdyby na przykład... Gdyby był bliżej. Nie, nie, nie. Nie zrobię czegoś takiego, niestety, jak piszesz, bo mi nie wyjdzie to. Ja wolę grać po swojemu. Widzowie, piszcie co tam chcecie, ale ja wolę po swojemu, bo ja nie znam reszty waszego planu i wyjdzie gówno. Także nie patrzę na czat z podpowiedziami, dlatego jak gram w szachy, bo no jeden ruch, a co? Ja potem na przykład nie widziałem szachmata, który był po trzech, a pisaliście gdzie mam iść. No i ja bym tego nie widział i co wtedy?
Dobra, czekaj. Nie popchnę tego, popchnę tego. Bo jak popchnę tego, znaczy tego. Nie, ja tego popchnę, bo jak popchnę tego, to on ucieknie ty. Co ja pieprzę? Psycha mi siada. Mogę tego popchnąć, bo ucieknie tym, ale to jest... Aluj, niech ucieka, ten go broni. Plus to. Double kill tu jest. Roszada nadal nie zrobiona. Nie chciałbyś się przypadkiem poddać, bo dziadek przedłuża i nie chce filmu puścić, a widzowie czekają. No. Słuchaj. No już końcóweczka sama. No nie wiem, tu pójść do centrum tym koniem? No bo i tak już moja taktyka nie wyjdzie. Tak może zagrać. W sumie, nie spojrzałem. To on weźmie gońca za tego. On weźmie gońca za konia, także no nie wiem czy on to chce robić, ten goniec jest nieaktywny. Tego jednak nie chcę. Tego ja też nie chcę. Nie wiem czemu jedno, a nie dwa, żeby mi wygonić tego konia stąd. Bo ma go w dupie totalnie. Teraz może pyk, ale ja wyjdę. Ale równa gra, on ma jednego pionka, ja zero. Dobra, chyba GG widzowie. Tym razem Wina ma demonyz. Dobra. Nie, to nie ma sensu. Bo i tak to stracę. To ma sens tutaj? No nie wiem, no. Nie ma to sensu też. Ale chociaż jeden za jeden będzie ostatecznie. Nie, bo on będzie o pionki lepiej ustawione. Muszę się wycofać. Tego olać nie mogę. Pójdę tu. Ja nie chcę mu dawać szacha. Bo... Jakbym dał tego szacha, on by poszedł tutaj. Ja bym wrócił tym, że mi nie zbił. No i... No on by i tak wziął tego konia. To jest do dupy plan. Bicie tego? No, nie ma żadnej alternatywy. Czekaj, czym on mi to może bić? Tym. Tak, to jest, ma sens, bo ja mu wezmę konia za darmo. Nie, nie za darmo. Nie wezmę mu tego konia niestety. No dobra, idę na wymianę, bo 5 minut ty, na czas tym razem mnie demon zrobi. Ja pieprzę. Demon sobie na czas robi. Zróbmy tak. Nie wiem. Wymianę zrobię i luj. On jest pionka do przodu. Tego nie zrobi. Jak ucieknie, to może tu uciec, to byłoby dobre. Koń za konia? Koń za konia i będzie opionki gówniano ustawione. Nie, 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 poczekaj, co ja pieprzę? Nie wiem, możesz sobie wziąć go. Ja nie mam za bardzo. To jest spoko. Musi koniem. I wtedy ja tego biorę. No, to jest dobre. To jest giga dobre. Znaczy, no to będzie wymiana tak naprawdę, ale luj. Tu powiem się królem ruszy. Nie może już tego zrobić. Ruszady. Nawet lepiej. Tu nie. Kurde, sorry, w mikrofon uderzyłem. No dobra, teraz ja coś muszę zaplanować, pokcząp. Konie mogę wymienić, koń za gońca, ale mogę też zrobić tak.
Może go wezmę. Poza tym ten koń nie gra, on jest to gówniano, ale jak on sobie stąd pójdzie. Nie wiem, ja wystawię tą wieżę teraz do gry, bo ona stoi i nic szmata nie robi. Mogę na tą wymianę iść w sumie też. Będę miał rozdwojone te piony. Musiałem czymś innym to w sumie zbić, byłoby najlepiej. Dalej z demonzem, czwarta gra jest grana. Ale ostatnio chyba, bo widzowie już piszą, że film chcą oglądać z demonzem, więc dam spokój. I dam im już oglądać. MKRR int, zaraz zobacz. Nie no, MKRR to już w ogóle. Dobra, chociaż czas trochę się wyrówna, bo byłem do tyłu. Aha, tak bejtujesz. Ale i tak chciałem tą wieżą wyjść. Możesz iść po tego konia, naprawdę. Idź po niego i luj. Co to wziął? Pioneczka tutaj, dobrze. No. Koń za gońca. Chyba spoko w tym momencie. Zwłaszcza, że on jest z tego do przodu. Ja mu wezmę dwie figury za jedną. No nic, róbmy to. Patrzę, czy on to może jakoś blokować. To też jest za darmo w sumie. No chyba, że ustawi. A nie, nie może tego ustawić. Znaczy, no nie wiem, ja hetmanów bym nie wymieniał, szczerze. No, jak on się tym ruszy, to ja muszę uciekać hetmanem. Znaczy, no jak będę musiał, to wymienia, jakbym miał być na zero. Znaczy na minus. No i już się czas zaczyna. Wezmę mu tego w sumie, bo on jest za darmo. Nie ma go niczym go nie broni. I najwyżej, no nie, tego tak nie będę brał. Chyba, że tak pójdę na wymianę. Tak naprawdę ja te pionki, to ja zaraz, on jest, no tego pionka jest do przodu. Ale mi nie ma jak zbić, no. Takie coś gra, no to ja idę po to. Teraz zagram to tutaj, może pójdzie na wymianę. Gorzej jak nie pójdzie, bo ma to. Nie gram turnieju, gram z demonzem sobie, sparring. Nie wiem, wieżą pójdzie? Ja bym chyba wieżą nie szedł jeszcze na wymianę. Jak się ruszy koniem, no to uciekam tym, nie chcę tego tracić. Ta już wygrany turniej, wiadomo. W sensie, no ja tego nie będę bił spokojnie. Dobra, koniem se wyjdę. Tu jest idealne nawet miejsce. A nie, dobra, to jest. Dobra, to może najpierw tak. Zbicie pionka. Zbiję mu i potem wyjdę dopiero. Bo to lepiej wygląda. Tego mi nadal nie może bić. Nic na to nie ustawił. Dobra, pójdźmy tak. Jesteśmy na zero teraz, to se wymienię to i potem najwyżej zdobędę. Jak się uda. Wygrałem? No wiadomo, że wygrałem, no.
Win był, że ja pierwsza. I na czas V4, no Demons myśli bardzo długo nad tymi ruchami. No niestety, znowu na czas. No nie wiem, chyba że będzie później. Nie no, bez przesady, w dupa. Ja wracam. Mogę tu. I wtedy już miał baterię ustawioną. No, źle cofnąłem się. Jakbym się tu cofnął, to już by bateria była. Wiecie, o co chodzi. Mogłem... Tak, tak, tak. No, to byłoby giga dobre. Dobra, na wieżę mi się ustawił. A, tu jest szach, w ogóle nie widzę. Ale dobrze, bo ja i tak chciałem się tu ustawić. To chociaż zmusił mnie do tego ruchu. Ten koniec useless, to prawda. Ale no, na razie tu się dużo dzieje i ciężko mi go przenieść. Nie wiem. No, mogę iść na tą wymianę, jak chcesz. Ja sobie baterię ustawiam. Idę wtedy tu. Znaczy no wezmę to w razie czego, ale... Patrzę, bo ten król... A nie, dobra, co ja robię? Boże, prawie oddałem to. O mój Boże, to było takie gówno prawie. Ej, czekaj. Nie, to się nie opłaca. Nie wiem, tego konia tu... Przepłoszę go i bateria. Jezu, prawie to oddałem, ale dobra, no zobaczcie ten czas, nawet jak motto królowa to by się skończyło i tak przed czasem. Coś się dzieje! Co ty mi robisz tym koniem? Nic mi nim nie robisz przecież! Coś się dzieje! O kurde. Oj, oj, oj! Oj, 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 czekajcie! Szachmat się tu szykuje. Nice. Ja zrobię tak. On się tu wpieprza, jest koniec. Niezłe oro prawie mi zrobił na łeb. Dobra, trzeba to ogarnąć. Króla po prostu przestawię i tyle. Nie, jak tu przestawię to nadal jest end. Jak tu przestawię, no to nie. A mogę po prostu wyjść tym. Teraz pytanie, co się najbardziej opłaca? A nie, chwila. Chwila. Mam jeszcze wieżę. Poczekaj, poczekaj. Bije to. On wchodzi nawet tym. Nie, on wejdzie koniem, ja to zbiję. I nawet jak tym wejdzie tu, to nie wygra. No bo ja to zbiję królem. Czekaj, musisz się zastanowić. Jak ja to zbiję, to jest wieża w tym miejscu. Ona to blokuje. To jest za free. Wejdzie koniem. Bije to wieżą, on wchodzi tym i ja to kończę. I ja to biorę królem. A czas! O kurde! Przepraszam. Porypało mi się! Dobra, to jednak walka z czasem z Demonzem. Nie wiem, czy on wie, że ta wieża to broni. Tak się teraz zastanawiam. O, muzyczka. O kurde, ale prawie wlazło, Demons! Prawie! Prawie! Szach, to mi zbije. No bij mi to.
Ale w sumie jak on mi to zbije, to ja tu mogę wejść. A nie, bo on wejdzie tu. Ja pierdzielę, nie mogę. Myślał 15 sekund z 20, które ma i oddał. Ja pierdzielę, coś się dzieje. Boże. GG. Było pog. Idź już film. Oglądaj. Bo widzowie piszą. Przed czasem w końcu! Piszą, no tak się pisze. Piszą. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzek.